Haha, patrzcie, jak pięknie dzisiaj jest. Słoneczko będzie zachodziło za jakieś pół godzinki. Mamy teraz 5:30. Specjalnie dla Was sprawdziłam, jaka jest temperatura. Mamy połowę lipca i 40 stopni o 5:30. Pogoda jest taka w sumie fajna, muszę powiedzieć. Jest dosyć przyjemnie ze względu na taki wiaterek, który wcale nie jest jakiś szczególnie gorący. Ale zobaczcie, jak tu jest fajnie teraz. Widoki są absolutnie fantastyczne. Słoneczko jest jeszcze trochę wysoko. Dużo ludzi sobie biega, skacze, ćwiczy. I jestem ja, a dzisiaj Was, kochani, zabieram na suk, dlatego że chcę Wam pokazać taki tradycyjny arabski deser. Nie mogę powiedzieć, że to jest deser katarski, bo mam wrażenie, że ten deser jest lubiany i gotowany w domach i w restauracjach w wielu arabskich krajach. Może Was trochę zaskoczyć i mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy i na pewno też będziecie mogli sobie spróbować tego deseru w tym samym miejscu, do którego ja dzisiaj pójdę, bo to jest bardzo fajne miejsce na suku, do którego możecie po prostu sobie wejść, kupić ten deser, zjeść go, spróbować i po prostu w ten sposób doświadczyć takiej kuchni lokalnej. A jeszcze przy okazji będę odpowiadała na pytanie przebojowej Polki. Słuchajcie, dziewczyna jest absolutnie fantastyczna w zadawaniu mi ciekawych pytań. Więc dodatkowo będę odpowiadała jeszcze na jej pytanie dotyczące tego, czy można się zaprzyjaźnić z rodziną katarską. Jestem właśnie w windzie do tego pięknego przejścia podziemnego, także będziecie sobie mogli zobaczyć je jeszcze raz. Bardzo fajne to jest miejsce i muszę powiedzieć, że to jest genialne tutaj, że jest tak wiele klimatyzowanych miejsc w lecie. Nikogo nie ma. Słuchajcie, na drodze też było tak, że nie było specjalnie dużo ludzi, to znaczy dużo samochodów. Byłam w sumie zaskoczona, bo sobie pomyślałam, że dzisiaj piątek, czyli niedziela. Tak jakby. Więc dzisiaj piątek, więc byłam zaskoczona, że ludzie nie wychodzą jeszcze, ale może to jest ze względu na tą temperaturę. Mam też nadzieję, że to miejsce z deserem, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, będzie otwarte. Byłoby strasznie głupio, gdyby nie było. Ale jak będzie zamknięte, to będę musiała pójść tam jeszcze raz, kiedy indziej. A dzisiaj Wam po prostu pokażę trochę suku i będę Wam opowiadała o tym, czy się można zaprzyjaźnić z rodziną katarską o suchym pysku. Przechadzam się teraz uliczkami suku całkiem swobodnie, ale muszę powiedzieć, że zajęło mi to dobrych kilka lat, żeby tak właśnie robić. Nie jest tak, że wiem dokładnie, gdzie jestem. Oczywiście, jeśli chcecie, jeżeli się zgubicie, to tutaj na ścianach zazwyczaj są właśnie takie mapy, które pokazują Wam mniej więcej, gdzie jesteście. Także wtedy sobie poszukajcie dokładnie miejsce, gdzie chcecie trafić, gdzie jesteście, możecie mniej więcej się zorientować po mapie. Natomiast teraz już nie muszę sprawdzać mapy, ale to też nie jest tak, że wiem dokładnie, gdzie idę. Wiem, w którym kierunku idę, gdzie mam się w którym kierunku udawać i to w zasadzie póki co mi wystarcza. Hello. Hello. Lampa Alladyna. You check inside the normal collection inside, not sure on the inside. Thank you, I'm fine, thank you. Nie wiem, czy mieliście okazję zauważyć, że tutaj wszyscy mnie zapraszali. Wszyscy bardzo chętnie Was zaproszą do środka,
żeby wam pokazać, co jest w środku. To jest fajne miejsce do tego, żeby kopać pamiątki. Możecie się starać trochę targować oczywiście. Ja nie jestem w tym najlepsza, więc ja wam nie starguję i nie powiem wam, jak to się robi. Ale jest to dobry sposób na to, żeby obniżyć trochę cenę. Bo ona jest jakby z góry zawyżona po to, żeby można było trochę spuścić. Więc spoko, możecie próbować. Tutaj ktoś siedzi przy stoliczku. Jak znaleźć tą kawiarnię, do której was dzisiaj przeprowadziłam? To jest przy takim wielkim kciuku, który tutaj właśnie się pojawił całkiem niedawno. I to jest taki pomnik, który wywołał naprawdę sporo ciekawych komentarzy i w ogóle zainteresowania tutaj w Katarze, w ogóle w Dosze. Dlatego, że ten obszar, który nie jest wcale duży, był przez jakiś czas zakryty, po czym nagle pewnego dnia, pewnego ranka wyrósł ten kciuk. Mnie się wydaje, widzicie, to jest tak mniej więcej coś takiego chyba. Chyba chodzi o to, że wszystko jest w porządku. Ale na razie nie odkryliśmy, o co dokładnie chodzi w tym pomniczku. Jest otwarte, słuchajcie, jest otwarte. To, co wam chcę pokazać dzisiaj, to jest kunafa. Zobaczcie, jaka jest piękna. Tutaj jest z czekoladą. Hi! Hi. How much is the portion? Which one? The chocolate one? No, 25. I just need to check if I have... Oh, do you take cards as well? Yes. Oh, super. Then I will have... Can I have a small piece of Nutella? And then... Yes. And then... Yeah? Okay. And then I will have... A small piece of this one as well. Thank you. This one only 15. This can work for you. One at a lot of money. There you go. Thank you very much. Thank you. Zobaczcie, taką mam porcyjkę. Zaraz wam pokażę, co to jest. O, tu jest jeszcze piękna baklawa. Baklawa to też jest fantastyczne, ja uwielbiam próbować tego na różne sposoby. Tutaj akurat w tym sklepiku jest bardzo, bardzo smaczna. Różnego rodzaju gniazdka. To jest takie, wiecie co, ciasto jakby francuskie, ale nie jest francuskie. Natomiast te włosy takie brązowe, które widzicie na górze, to jest taki jakby makaron ryżowy, coś w tym stylu. Zaraz wam opowiem, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie. Super, mam wodę, to będzie bardzo słodkie. Zastanawiam się, który widok będzie fajniejszy. Jeszcze póki jest jasno, pokażę wam, jak wygląda front tego sklepu. Widzicie, tu jest ten duży kciuk, a tu jest ten sklep zaraz obok. Nie powiem wam, jak się nazywa, bo nie umiem tego przeczytać, ale ma takie swoje stoliczki, które zwykle są pełne, więc jeżeli przyjedziecie tutaj zimą, może się okazać, że będziecie musieli sobie wziąć takeawaya. Kochani, to jest kunafa. To jest tradycyjna kunafa, którą gotują wszystkie mamy tutaj i to jest taki lokalny deser, bardzo smaczny, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Może powiedzmy tak, że to jest ciekawe, nie każdemu to smakuje. A tu widzę, że to jest taka kunafa nowoczesna z Nutellą. Myślałam, że to będzie tylko Nutella tutaj na górze, ale widzę, że cała jest z Nutellą. Super, bardzo mi to pasuje, ja uwielbiam czekoladę. Co to jest? Słuchajcie, tu na górze to brązowe, to jest taki jakby ryż. To znaczy, to jest taki makaronik ryżowy. Nie wiem dokładnie, z czego to jest zrobione, ale mam taki pomysł, że być może po prostu wyszukam jakiś przepis i spróbuję zrobić to w domu. To można kupić gotowe. Ten taki właśnie makaronik z góry, te trocinki można kupić gotowe. A to pod spodem to jest żółty ser, który nie wiem, jakiego jest rodzaju, ale w smaku jest taki, zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem, jaki jest w smaku. To jest tak jak naprawdę żółty ser. A to wszystko jeszcze, tutaj widzicie, jest posypane pistacjami. Tam widzieliście w sklepie, że jest udekorowane na różne sposoby. Natomiast wszystko to jest polane takim cukrowym syropem. Także całość, słuchajcie, jest mega, mega słodka. Także na pewno nie dla kogoś, kto nie lubi słodyczy, na pewno nie dla kogoś, kto nie lubi sera, bo to jest po prostu szaleństwo serowe. Ja najbardziej lubię tą górną posypkę, szczerze mówiąc. Dostałam teraz jakiś taki, mogłam sobie, kurczę, przynieść widelec. No ja to bardzo lubię. Świetne.
Pytacie mnie, jak się nagrywa filmiki w takiej temperaturze? Otóż trudno. Czasami jak montuję filmik, to widzę, jak mi pot ścieka po twarzy. No ale cóż, jak nie będzie nagrane, nie będzie odpowiedzi, więc byłby to stracony czas. Być może zobaczycie tutaj za mną straż, która tutaj ma swoje miejsce na suku. To jest bardzo fajny moment, kiedy oni zmieniają wartę, bo można sobie tutaj obejrzeć, jak oni sobie tutaj tak jakby paradnie idą na środek tego placyku, który jest obok tu. I tam zmieniają wartę. A tak to może zobaczycie ich gdzieś tam w tle chodzą w takich brązowych mundurach. Pytaliście mnie, moi drodzy, czy można się zaprzyjaźnić z rodziną katarską. To się zdarza. To się zdarza, ale raczej bym się tego nie spodziewała. Jest to naprawdę nietypowa sytuacja i jakby nie oczekiwałabym tego od ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego, że tak jak Wam wcześniej mówiłam w odcinku drugim tej serii, kiedy mówiłam Wam o tym, czy Katar jest konserwatywny bardzo, czy też tylko trochę, to mówiłam Wam, że oni trzymają się w swoich własnych grupach, dlatego że w zasadzie nie mają takiej potrzeby, nie mają też w zasadzie może jakiegoś czasu, jakiegoś, nie wiem, ochoty tak naprawdę łączyć się z jakimiś innymi ludźmi, albo też integrować się z innymi ludźmi. Aczkolwiek no, jest to możliwe. Znam dziewczynę, która jest trenerką interpersonalną i była na weselu swojej klientki. I to było zupełnie fajne doświadczenie i opowiadała, że było super. Znam takie osoby, które po prostu spotykają się na kawę z jakąś Katarką albo z dziewczyną stąd może, która niekoniecznie jest Katarką rodowitą, ale która przyjechała tutaj i mieszka dosyć długo. Także są takie przypadki. Jeżeli jesteście bardzo otwarci, jeżeli jesteście bardzo jakby dobrze w tym nawiązywaniu kontaktów, to pewnie Wam się to uda. Natomiast nie są to przypadki częste i nie oczekiwałabym tego jakoś szczególnie. Też nie staram się w jakiś sposób oceniać ani jednej, ani drugiej grupy, czyli ani ekspatów, ani lokalsów, dlatego że no, jesteśmy tak bardzo różni w naszych zwyczajach, że właściwie to dlaczego mielibyśmy się spotykać? Także to jest takie trudne raczej, żeby się spotkać albo zaprzyjaźnić z rodziną katarską. Ale wiecie co? Jeszcze bardzo mi się spodobało to pytanie dlatego, że to było takie bardzo europejskie pytanie, bo tam Joasia pyta mnie, czy można się zaprzyjaźnić z rodziną katarską i być na przykład zaproszonym na obiad. I to jest bardzo europejskie myślenie, moi drodzy, ponieważ generalnie rzecz biorąc, tutaj zaproszenie otrzymuje się albo od pani domu, albo od pana domu i to będzie zazwyczaj właśnie zaproszona kobieta przez panią domu, albo zaproszony mężczyzna przez pana domu. Jest zwykle tak, że jeżeli macie koleżankę i ona zaprasza was na swój ślub, to nie jest tak jak w Polsce, moi drodzy, że to zaproszenie jest automatyczne z osobą towarzyszącą, albo prawie automatyczne z osobą towarzyszącą. Wręcz przeciwnie, jeżeli ty jesteś zaproszona na ślub przez panią młodą, to jesteś zaproszona po prostu na tą żeńską część. Tak jak Wam mówiłam już w jednym z odcinków o tym, jak to wygląda tutaj wesele katarskie, to są wesele, które odbywają się w zupełnie innych miejscach. Tak samo też odbywa się przyjmowanie gości. Jeżeli jest zaproszona dziewczyna, to będzie zaproszona do tej części żeńskiej. Prawdopodobnie nie spotka żadnego mężczyzny w tym domu. Być może będą w madżlisie, być może będą w jakimś tam może jakimś takim bardziej otwartym miejscu, zależnie od tego, jak bardzo jest otwarta ta rodzina. Ale może się tak zdarzyć, że spotkacie tylko i wyłącznie kobiety z tej rodziny i nie uświadczycie żadnego faceta, który mieszka w tym domu. Madżlis. Co to jest madżlis? Bo użyłam takiego właśnie magicznego słowa. To jest, słuchajcie, coś w rodzaju takiego saloniku, gdzie przyjmuje się ludzi z zewnątrz. To jest jedyne miejsce w domu, do którego przyjmuje się gości. Goście nie są zazwyczaj zapraszani do tych miejsc, gdzie po prostu ludzie mieszkają, dlatego że tam są kobiety, one sobie tam chodzą spokojnie, bez abaji i nie chcą być nawiedzane przez nikogo z zewnątrz, jeśli należą do takiej stricte rodziny, która się nie pokazuje bez abaji na zewnątrz. Dlatego zostaniecie prawdopodobnie zaproszeni tylko i wyłącznie do tego madżlisu, zarówno jeżeli jesteście dziewczynką, jak i chłopcem. I będziecie prawdopodobnie goszczeni tylko i wyłącznie przez tą jedną część rodziny. Tak a propos właśnie obiadków. Było pyszne. Muszę powiedzieć, że od czasu do czasu lubię zjeść kunafę, ale już zimą, w listopadzie, w październiku, w grudniu, kiedy mamy gości, to jest taki przesyt. To można zjeść właśnie raz na jakiś czas. To jest takie dosyć słodkie.
No ale więcej to już tego jakoś szczególnie bardzo nie potrzeba. To jest takie coś do spróbowania. Może wam posmakować, zwłaszcza tym, którzy lubią słodkie rzeczy. Pokażę wam tutaj coś na Facebooku, na straganie. Dlatego, że na pewno widzieliście wszystkie te białe koszule, które noszą mężczyźni tutaj. Natomiast to jest taka odświętna narzuta. Hello! To jest taka nadświętna... This is a, like a celebration, yes, isn't it? Celebration, yeah. Yes. To jest taka odświętna właśnie narzuta, którą mężczyźni noszą. Jest, którą mężczyźni noszą właśnie przy jakichś okazjach. I jak zobaczycie zdjęcie Emira, to właśnie on nosi tą narzutę na górę. But they're not wearing that at home, am I right? No, the only functions. Yeah, only for functions, yeah, okay. Czyli tylko i wyłącznie do celebrowania. Celebrate. No, that's not abaya, that's thobe, is it? This name, thobe. Thobe. This name, abaya and burst also. Ah, this is abaya yeah. also. Aha. Abaya and the other name, burst. Burst. Yeah. Yes, Katry using burst. Burst. Aha, widzicie, czegoś ciekawego się dowiedziałam. Okay, thank you very Welcome. Much. A widzicie? A tutaj jest nakrycie głowy. To jest nakrycie głowy, które właśnie to jest taka biała chusta, a tu jest to ringo, to kółko takie, które noszą na głowę razem z frędzelkami. Układają sobie wtedy te frędzelki. Shukran, te frędzelki sobie układają po to, żeby wyglądać dobrze. I układają sobie dzióbek tutaj na górze. Widać czasami, jak prowadzą samochodziki, jak prowadzą i stoją na światłach, to sobie poprawiają dzióbek. Dokładnie tak, jak poprawiają sobie babki makijaż, tylko że w tym kraju babki sobie makijażu nie poprawiają, no bo są i tak zakryte i tak. Tutaj widzimy takie miejsce z lewej, z mojej prawej strony. Jest takie miejsce, gdzie przesiadują zazwyczaj panowie. Niezależnie od tego, czy przyjdziecie tutaj wczesnym rankiem, czy też przyjdziecie tutaj wieczorami, to właśnie będzie można zobaczyć dużą ilość mężczyzn przesiadujących w tym miejscu. Teraz jest ono zamknięte, nikt tam nic nie sprzedaje, ale... Normalnie można ich tam spotkać. Zobaczcie, jakie piękne są te lampy. Bardzo mi się podobają. I pokażę wam też coś absolutnie niesamowitego. Zobaczcie, jakie są wielkie tutaj te róże pustyni. To jest kamień, który tworzy się na pustyni samoczynnie. Nie można go w żaden sposób sztuczny zbudować. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Stanę sobie obok niego. Popatrzcie, jest gigantyczny. Można go sobie kupić tutaj w Katarze. Na suku i one sobie tutaj tak leżą. Jak przyjdziecie w nocy na suk, on tutaj też będzie. Zobaczcie, o ta wielkość jest za 3000 riali, gdyby ktoś miał ochotę. To jest tak wielkości jakiegoś wielkiego garnka. Tutaj jest taka stojąca, piękna. Też bardzo fajna. Niesamowite są. To akurat bardzo przypomina też Muzeum Narodowe tutaj w Katarze. Zresztą Muzeum Narodowe w Katarze zostało zbudowane na kształt takiej róży pustyni. Jak tam pojedziemy, to zobaczcie, jak będzie wyglądało pięknie. Tu nad tym sklepem powiewa wielka flaga Kataru. To jest flaga, która jest bardzo podobna do flagi Bahrajnu. Ma odrobinę inny odcień tego czerwonego. Tutaj jest taki czerwono-brązowy. Lokalnie nazywa się ten kolor maroon. I ma inną ilość ząbków, która wcina się w ten biały kolor. Zbliżamy się już do tej części, do tego placu, z którego widać fanar. I zaraz po prawej stronie możecie zobaczyć sklep z perłami. To jest bardzo ciekawe miejsce. Możecie sobie obejrzeć tutaj te perły w różny sposób, jakby zaprezentowane w różny sposób. Tak, to był pan był kiedyś kulturystą i też teraz prowadzi właśnie taki sklep. Thank you. Nie jest to sklep, który robi szczególnie wielkie wrażenie, muszę powiedzieć, ale jest to najstarszy sklep z perłami tutaj w Katarze na suku i możecie go sobie obejrzeć tam, ewentualnie potargować się o dobrą cenę pereł. Ewentualnie zamówić coś specjalnego dla siebie. Zobaczcie, ile kociaków. O, już teraz nie zobaczycie, bo się pochowały. Ale jest pełno kociaków, które tutaj się kręcą koło kawiarni. Liczą na coś do jedzenia. O, jest tutaj jakiś jeden. Jest piątek wieczór. Fontanna włączona, a wokół fontanny mnóstwo ludzi, którzy robią sobie z nią zdjęcia. Jak wam się uda samotnie zrobić zdjęcie przy tej fontannie,
To chyba tylko o 5 rano. A i to nie jest pewne. Zauważyłam, że są takie grupy czasami asertywne, które organizują ruch przy fontannach. To jak jest jakiś turysta, który chce naprawdę zrobić fajne zdjęcie, to wtedy się stara jakoś tak rzeczywiście znaleźć moment albo odległość. Jakoś tak poustawiać wszystkich, żeby dało radę. Ale to już zależy od waszej przedsiębiorczości.